to co, z dwóch, trzech kroków zmobilizujcie się jeszcze, odbicie, hop i ląduje na tą nogę. Jeden za drugim, tak może dosłownie blisko. Dwa, trzy kroki truchtu, to co robiliśmy tutaj przez środek. Poproszę górną część skrzyni i spróbujemy do pół przysiadu w pełnej formie też. Wcale się dużo bardziej nie rozpędzamy. Dwa, trzy kroki w pełnej formie do pół przysiadu po prostu. Odbicie robimy tak samo, hop i do pół przysiadu takiego sobie wylądować. Nie lądować na drabince, proszę. Tak jest, zagarnąć tymi rękoma, tak żeby, ja mówię, robimy to wolno, ale przy odbiciu zaznaczyć tą pracę ramion, tak jak robiliśmy na sali i przy lądowaniu zagarniamy. Tak jakbyśmy jeszcze przed lądowaniem chcieli odepchnąć się w przód od powietrza. To spróbujmy teraz bez skrzyni. Odbijam się i też do pół przysiadu sobie ląduję w pełnej formie. Tylko te wszystkie elementy musimy trochę szybciej robić, bo mamy mniej czasu z lądowaniem. Hop. Ciężko pokazać i mówi się, że błędnych wykonań nie pokazujemy, tylko omawiamy to, co dobre. Żeby było, że zamach i wtedy jak skaczę w dal, tak samo. To jeszcze biegnę, hop, dołączam drugą i zamach. Żeby robię zamach, tak, odbijam się prawa, lewa i ląduję do pół przysiadu na obydwie nogi. Blisko sobie podejść i zmobilizować się w lekkim rozkroku łatwiej i spróbujemy. Raz, dwa i na dwie lądujemy. No i okej. Oczywiście tu robimy spokojnie, ale to jest takie dynamiczne ćwiczenie, tak? Czyli jak mamy tam nawet dzieciaki 4, 6 czy coś, to takie zmobilizować, że jak podchodzą, to ma być ogień, jak to się mówi, tak?